Pierwszy toast wznosi zawsze gospodyni bądź gospodarz. Nie pijemy alkoholu, dopóki ona bądź on nam do tego nie da sygnału. Toast powinien być tylko jeden podczas spotkania, chyba że gospodyni bądź gospodarz ma jakiegoś gościa honorowego. Załóżmy, że ja jestem zaproszony specjalnie, wyjątkowo, na kogoś specjalny, bo miałem urodziny, mam urodziny, a w moje mieszkanie zalało. Więc Marta powiedziała: słuchaj, Łobuz, nie martw się, przyjdź do mnie, u mnie zrobimy twoje urodziny. I wtedy ona może powiedzieć: wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin, obyś miał wspaniały rok. I wtedy ja muszę pamiętać, aby podczas tego spotkania się odwdzięczyć i powiedzieć: Marto, to już może być później, to już może być na przykład winkiem. Marto, wspaniałe spotkanie, takie urodziny chciałbym obchodzić codziennie. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Po robocie. Nikt inny przy stole nie powinien wznosić dodatkowych toastów, ponieważ te uprzejmości mogą eskalować i to się może źle skończyć. Jednak na takich naprawdę wystawnych przyjęciach pamiętajmy o tym, tylko gospodarz i gospodyni, chyba że gość honorowy albo ktoś, kto zostanie wspomniany w takim toaście. To mogą być dwie osoby wspomniane na przykład przy stole. Wtedy też mogą się odwzajemnić, powinny się odwzajemnić.